Kłaniam się nisko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w mojej kuchni przygotowuję schabowego duszonego, ale nie o tym tu dzisiaj mowa. Kolejna rozmowa o pracy. Wiem, że lubicie to oglądać, klikacie, to Was interesuje. Moi drodzy widzowie, poszedłem do fabryki kanapek, bułeczek, do ekskluzywnych restauracji. No i pojechałem tam niedaleko mnie, bardzo blisko. Dojechałem tam sobie autobusem, mniejsza z tym. No i tam oczywiście jako piekarz miałem odpiekać te chleby pompowane, bułeczki do tych kanapek i wrapy. Nie wrapy, czyli takie pity płaskie, czy jak zwał, tak zwał. No i jadę na miejsce, parę osób już tam jest, jakichś tam młodych chłopaków, nieważne. Idę na miejsce do takiego meeting roomu, czy jak zwał, tak zwał. Prowadzi nas pani. Bardzo miła pani, profesjonalna, jak zawsze. Oni wszyscy po tych kursach są profesjonalni. Ale mówię, dobrze, nie zniechęcam się. Kazała nam usiąść i poczekać. Taki standard, schemat, taki sam, prawie na każdych spotkaniach, jeżeli po menadżer jakiś tam po tym kursie to prowadzi, no to taki schemat jest takiej rekrutacji, nie? No i rozmowa oczywiście z kandydatami, czyli ona się mnie pyta, co ja robiłem, a mówię, w piekarni tyle lat, doświadczenie, tu dokumenty. Chciała zobaczyć koniecznie P45 z poprzedniej pracy. Uparła się. Mówię, dobra, mam, pokazałem jej, bo wziąłem wcześniej, nie? To najczęściej się daje pracodawcy, jak już się zatrudniasz, nie? No i QR kod, oczywiście ten kod, który weryfikuje Cię, że masz statut osiedleńca. Generujesz sobie na stronie taki kod, drukujesz go lub wysyłasz go mailem do pracodawcy. Takie są teraz zasady. No i dobra. Przyszedł kolejny gość. Przedstawił się, też bardzo miły. Normalni ludzie. Normalni. Czekajcie, sól. Pieprz. Podgrzewamy patelnię i kontynuuję. No i przyszła moja kolej. Oczywiście wypiłem sobie kawę jak zawsze. Bo oni są bardzo mili, częstują cię kawą i nawet jakimś ciastkiem. No i hala, potężna hala. No, potężna firma. Poczekajcie, łyk zielonej herbaty. Polecam każdemu. Też ma swojego kopa ta herbatka. No i idę z tą panią. Pani miała na imię Aniel. Aniel chyba. Dobrze zrozumiałem, czy tam. No idę z panią Aniel. Nie wiem, te imiona są jakieś takie dziwne, no ale nieważne. No i chodzimy po stanowiskach. Stanowisk było chyba z 7. Pierwsze stanowisko, oczywiście piekarze, młode chłopaki wypiekają chleby. Te pompowane w takich formach. Połowa odbywa się automatycznie. Wszystko się dzieje bardzo szybko i sprawnie. No chłopaki normalnie sobie chodzą, bez żadnych tam, żadnego biegania, jak to panie Polki. Nie wszystkie oczywiście, ale przypomnijcie sobie odcinek, jak poszedłem do marketu i przywitały mnie panie, które, nie wiem, chciały mnie gnębić chyba. Panie z Polski, serdecznie je pozdrawiam, jak oglądacie mój kanał. Koniecznie chciały mnie sprawdzać, jak pracuję w markecie, ale zapraszam Was na taki odcinek, który już nagrałem. No i do brzegu, moi drodzy. Do brzegu. No i chodzę po tych stanowiskach. Pierwsze stanowisko to była piekarnia. Fajna piekarnia, kurczę, podobało mi się. Nowoczesna. Widać, że to wszystko nowe, nie? Pracują młode szczypiorki. Takie chłopaki, jak ja kiedyś byłem, tak samo szczuplutki jak oni. Pracują sobie, nie? Tam przywitałem się z nimi. Chwilę zamieniłem słowo z nimi. No, jeden był Polak. Serdecznie Cię pozdrawiam. No i luz, nie? No i idziemy dalej. Następna jest, pani robi jakieś tam pasty, wielkie garnki, mieszają się pasty jajeczne, pasty serowe,
Tam się na maszynach kroi jakieś kiełbasy, szynki, pierdoły. No wiecie, jak to się robi kanapki, nie muszą być do tego produkty. Ok, idziemy tam dalej. Oczywiście mięso od warzyw musi być osobno, warzywa. Stoi tam cztery panie i kroją sobie te warzywa. Niektóre na maszynach, niektóre ręcznie. Z jakimiś tam wzorkami, pierdołami. Następne stanowisko. No już tam się odbywa krojenie tego chleba. Krajalnica wielkości, kurczę, mojego malutkiego mieszkanka. Czesiek sobie tam wrzuca z jednej strony, a Mariola odbiera z drugiej. Oczywiście Cześki i Mariola, nie obrażać, mi się tak przysłowiowe imiona sobie przed chwilą wymyśliłem. No i mój drogi widzu, odbywa się cały cykl tej pracy. Przechodzimy na następny. Tam akurat krojenia nie był ciekawe, no bo z jednej strony wkładałeś chleb, z drugiej strony ci wyskakiwał pokrojony i dwie osoby układały to, mój drogi widzu, do takich skrzyni. Idziemy dalej. O, tutaj już Jarek jest wszystko pooddzielane, nie? Pooddzielane, wszystko w osobnych pomieszczeniach, fajnie zorganizowane, naprawdę bardzo nowocześnie. Bardzo nowocześnie, co mi się podobało. Kawałek widelca, moi drodzy. Jest widelec. No idziemy tam, gdzie panie robią te kanapki. No i, a tam chyba z jednej strony jest 10 osób, z drugiej strony jest 10 osób. No masa ludzi smarują, tam robią te kanapeczki. Tutaj mają wzory, niektórzy nowi się uczą. I każdy na stanowisku ma wydrukowane instrukcje, jak daną kanapkę zrobić, co z czym. Nie, żeby było łatwiej i prościej. I tak jest najlepiej, moi drodzy. W piekarni też takie coś robiliśmy. Jak ja zaczynałem w piekarni, na przykład Whole Food Market, robiłem focaccię, 8 rodzajów, no to miałem napisane na kartce, żeby mi się to wszystko nie pomerdało. No i okej. Okay. Pyta mi się, jak ci się podoba? Mówię, jestem pod wrażeniem, mówię, fajna firma. Bardzo mi się podoba. Okej, okay, idziemy do biura. Każdego z osobna sobie pani brała na rozmowę, taką dodatkową jeszcze. Jakie masz cele? No takie typowe popierdzielone pytania. Co cię skłoniło, żeby dołączyć do naszego zespołu? Żeby być z nami w naszym teamie, pracować? Mówię, no, a ja mówię, no, chciałbym dołączyć do tego teamu, bo po prostu mi się podoba, bo nie wiem, co jej odpowiedzie na te durne ich pytania. Mówię, fajna firma, widziałem te produkty, też jadłem te kanapki. Mówię, mi smakowały, bo już nie wiedziałem, co tam mam za kit jej wcisnąć. Nie. Robota na pół etatu, pasowałaby mi. Godzina na 8, jak do szkoły. To już w ogóle. No i słuchajcie, myku. Słuchajcie tego myku. Pani do mnie mówi. Jesteś piekarzem, tak? Mówię, no tak. U nas, żeby dostać się tam, gdzie widziałeś tych chłopaków, co pracują na piecach, musisz przejść każdy etap. Każdy etap trwa do 2 miesięcy i każdy etap musisz przejść i dopiero idziesz na to wyższe stanowisko piekarza. Musisz się nauczyć. A ja mówię do niej, przepraszam, czego muszę się nauczyć? Mówię, ja 20 lat ponad w piekarni pracuję, jestem piekarzem. Aplikowałem na stanowisko piekarza. Chciałbym od razu iść na piekarza, a nie jako piekarz kroić marchewkę. Tak nie było napisane, mówię, w tym... jak to się mówi, nie było napisane w ofercie pracy, nie? No pani się na mnie patrzy, nie. Ona mówi, no nie, mamy inne zasady. Zmienimy deseczkę. Inne zasady mamy i te zasady, może zaraz zwalę ten statyw, nie? Stworzone przez firmę od 1900 któregoś tam, zasady kurwa se stworzyli, za przeproszeniem, że piekarz przyjdzie i najpierw musi marchewkę kroić. Gość, który w tyle piekarniach robił, że ona chyba nie widziała tylu piekarni, tak jak ja. Doświadczenie mam ponad 20-letnie. Wiadomo, jak powtarzam setki razy, jak idziesz tam do piekarni, musisz tam się nauczyć, nie? Muszą ci pokazać technologię odpiekania tego i to wszystko, nie? No nie. Musisz najpierw iść na dział warzywny. Kurwa, myślę, że marchewkę będę obierał. No to już normalnie przeszło moje oczekiwania. A mówię, wiesz co, z całym szacunkiem, mówię, nie będę marchewki kroił. Ja tutaj przyszłem jako piekarz. This is your chance. Jak ja słyszę, this is your chance, to jest twoja szansa, to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Na każdej rozmowie są tak wyuczeni, że oni dają ci szansę. Oni dają ci szansę, mój drogi widzu. Dają ci szansę pracy. Pracy w tym świetnym teamie za 13,80, nie?
Oczywiście moim nowym widzom mówię, że ja nie jestem desperatem w szukaniu pracy. Na luzie to robię, aż znajdę takie miejsce, w którym będzie mi się dobrze pracowało i tam zostanę. Bo mam zarobek też inny, jest to YouTube, to jest mój główne źródło dochodu, przepraszam, się przejęzyczyłem. No i zarabiam. A że zarabiam całkiem nieźle, no to nie mam takiego parcia, ale szukam. Ale szukam, chodzę sobie po tych zakładach pracy, po tych rozmowach. Też może dla kontentu troszeczkę, ale też nie ukrywam, że szukam jakiegoś miejsca, żeby sobie popracować, nie? Żeby sobie popracować, bo można dostać na głowę, bo ja, moi drodzy, od 16 roku życia fizycznie pracuję, nie? Fizycznie pracuję, co mnie skłoniło do tego, żeby założyć YouTube'a, to już wiecie. Zacząłem pracować w jednej piekarni, zacząłem nagrywać YouTube w tej piekarni filmy, ale powtarzam Wam, moim drogim widzom, ja już tego YouTube'a kręcę 4 lata, a w ciągu ostatnich 2 lat zaczęło przynosić mi to takie zyski, że tak naprawdę utrzymałbym się, żyjąc skromnie w Londynie, tylko z YouTube'a. Ale wiecie, jak to jest, brakuje tej piekarni, ja lubię pracować w piekarni i chciałbym sobie do niej iść nawet na 3 dni pracy, żeby, wiecie, nie zatyrać się, bo po prostu nie muszę. I większość z Was, którzy nazywają mnie nierobem, bezrobotnym, przypominam, że prowadzę działalność jednoosobową, a praca z domu to jest też praca. Nie musisz w kamieniołomie pracować, chodzić na etat, żeby pracować. Ale niektórzy tego nie rozumieją, więc Wam tłumaczę. No i tłumaczę tej pani, że nie będę, kurczę, popieprzymy. Że nie będę, kurczę, no, marchewki kroił, no. Mówię, mam 41 lat, mówię, wiem, że to też jest praca, no ale nie było napisane, że zanim podejmę stanowisko piekarza, w ogłoszeniu jakby było napisane, to w ogóle bym nie aplikował, że nie podejmę pracy piekarza, zaczynając od krojenia marchewki, bo ja muszę awansować na piekarza. Jestem piekarzem z takim doświadczeniem i ja muszę awansować na piekarza, no to troszeczkę jest dziwne dla mnie. Wytłumaczyłem jej normalnie, pani bardzo miła, naprawdę. Bardzo fajnie tłumaczyła. Czekajcie, przykrywkę. Wesne Boże, mam tu bałagan z tymi przykrywkami. Mięso niech się dusi, zmniejszymy i dokończę Wam opowiadać. No i mówię, że nie chcę tak pracować, nie chcę marchewki kroić. Mówię, jakby chciała, od razu mogę iść na piekarnię, bo mam doświadczenie, widzisz moje dokumenty, referencje nawet miałem. P45, wszystko z poprzedniej pracy, tego takie świadectwo pracy. Wszystkie świadectwa pracy miałem tutaj w Londynie, bo taki był wymóg tej firmy. Mówię, widzisz wszędzie, że byłem piekarzem, tu 7 lat, tu 1,5 roku, tu 2 lata i w Polsce z 8 lat, czy tam więcej nawet. I kurczę, mam ogórek obierać, czy tam ziemniaczki obierać, czy tam coś robić, naprawdę, bo też jakieś tam masy ziemniaczane robili, serowe, no mniejsza z tym, no nie chcę tego robić. Serdecznie Ci dziękuję, mówię, tak się na mnie patrzy. No wiem, takie to jest polityka firmy, wiesz, ale to nadal jest szansa dla Ciebie. Mówię, jaka szansa na obieranie marchewki. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Pożegnałem się, no i wyszedłem. No i ze mną wyszli też wszyscy ci, co byli na tej rozmowie i pytam się. No jedna kobitka zadowolona, bo pójdzie sobie marchewkę kroić. Drugi tam koleś też zadowolony, bo pójdzie też tam marchewkę kroić, bo nie mieli żadnych kwalifikacji. No ja też bez kwalifikacji, ja mam kwalifikacje, jestem piekarzem. To jest kwalifikacja, jestem wykwalifikowanym pracownikiem. Piekarzem. Nie mam marchewkę kroić. Nie, żeby mi korona z głowy spadła. Nie zrozumcie mnie źle, no ale ja aplikowałem jako piekarz. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta historia Wam się podobała. Kolejna historia. Taka z tych rozmów, a będzie ich naprawdę dużo, bo będę sobie chodził, szukał sobie zlecenia. Na tym to polega, mój drogi widzu. No i tyle. Żyje mi się dobrze. Nie narzekam. Mówię jak jest. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was do komentowania, bo komentarzy jest bardzo dużo. No i niech nie wszystkie trafiają na forum publiczne, bo nie nadają się żeby pokazać je dla społeczności YouTube'a. Wlatują do takiej skrzyneczki i
po prostu ja nie sprawdzam. Jak piszecie ten komentarz, piszcie go normalnie, bez wulgaryzmów, a jak się nie pojawił, napisz jeszcze raz, tylko zmień jakieś tam słowo, bo czasami algorytm też nie daje rady. Mój drogi widzu, szczęścia, zdrówka przede wszystkim i mówię Wam, nie dajcie się dymać. Nie dajcie się dymać, miejcie swoją cenę. Nawet piekarz, cukiernik, no nieważne, kucharz. To jest branża niewdzięczna, branża, w której zarabia się bardzo mało pieniędzy. Bardzo mało się zarabia jako kucharz. No Jarek, kucharz zarabia tam gdzieś w restauracji, no może zarobić, ale to są jednostki. To są jednostki, gdzieś tam dostał się do jakiejś fajnej kuchni, zarabia dużo jako szef. A kucharze zarabiają bardzo mało. Kucharze, piekarze, cukiernicy zarabiają grosze, a w Polsce to już nie powiem, ile tam zarabiają. Moi drodzy, szczęścia Wam życzę. Czekajcie na kolejną rozkminę. Na razie, cześć.